Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca, panie komisarzu. Ja też pragnę panu bardzo serdecznie podziękować za współpracę, za pana wkład w przyjęcie katowickiego rulebooka, bo przecież szczyt w Katowicach miał istotne znaczenie dla opisania zasad przyjęcia porozumienia paryskiego. Moi przedmówcy wzywają do szczerości, a więc mówmy szczerze, że potrzeba nam sprawiedliwej transformacji klimatycznej, która nikogo nie wyklucza. Tymczasem wskazane przez komisję te wstępne materiały mówią o 5 tylko miliardach euro na blisko kilkadziesiąt regionów tak zwanych węglowych, na blisko 50 regionów węglowych. To są środki tak naprawdę symboliczne. Mówicie państwo, że nasi obywatele oczekują konkretnych działań, a więc zachęcam do tego, żeby dwie siedziby Parlamentu Europejskiego jednak połączyć i stworzyć jedno miejsce, w którym będziemy pracować i obradować. Wtedy nie będziecie państwo hipokrytami. Dziękuję bardzo. Proszę pana, chciałabym zapytać pana, skoro tak stanowczo mówicie państwo nie dla paliw kopalnych, skoro odrzucacie, chcecie również odrzucić energię z gazu, jak i energię z atomu, to proszę powiedzieć, czym chcecie zastąpić tę energię? I najważniejsza kwestia, sprawiedliwość społeczna i wykluczenie energetyczne. W Unii Europejskiej blisko 50 milionów ludzi cierpi z powodu ubóstwa energetycznego. Już dzisiaj nie stać ich na ogrzewanie czy też chłodzenie swoich mieszkań, w zależności od tego, gdzie mieszkają. Czy państwo zauważacie protesty żółtych kamizelek we Francji, narastający problem ubóstwa energetycznego? Dziękuję.